No to też nie będzie to jakąś szkodą dla naszego członkostwa w Unii Europejskiej, bo to jest sprawa wewnętrzna tak naprawdę, konstytucyjna, ustrojowa dla każdego państwa, jak podzieli kompetencje i zadania do poszczególnych polityków. Profesor Robert Grzeszczak był drugim gościem wydarzeń Uniwersytet Warszawski, ekspert prawa Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu już widzę Agnieszkę Gozdyrę, czyli debata dnia. Co tam dzisiaj? Ja cię też widzę i przysłuchuję się bardzo ciekawej rozmowie. Rzeczywiście też będziemy z politykami rozmawiać o tym, co się dzieje między Warszawą a Brukselą. No bo dzieje się bardzo dużo i w kwestii relokacji, i w kwestii naruszeń, jakich się mieliśmy dopuścić. Tę procedurę Komisja Europejska wobec nas uruchomiła z pytaniem także, jak państwo wiedzą, o Komisję do Spraw Wpływów, bo przed nami posiedzenie Sejmu, więc losy tej komisji będą się też ważyć, ale też będą eksperci i będziemy pytać o obietnice socjalne, o dodatek ten specjalny dla nauczycieli, jak to jest, że on się znajduje i że można jednak nowelizować budżet w środku roku, no bo przecież nie można było, tak słyszeliśmy niebawem. Agnieszka Gozdyra i debata dnia, serdecznie zapraszam. Z nami są Wanda Nowicka, Lewica. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór państwu. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle, słyszymy się? Tak, tak, oczywiście. A dobrze, bo przez chwilę pana widziałam, ale nie słyszałam, ale cieszę się, że wszystko słychać. Będziemy o relokacji rozmawiać, bo to jest oczywiście temat, myślę, dnia pewnie tak naprawdę. Ale chciałabym najpierw zapytać państwa o rzecz inną, mianowicie o propozycję trzeciej drogi. Bo Szymon Hołownia, który ogłosił dzisiaj na Twitterze, że zaprasza wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Koalicję Obywatelską, Konfederację, PiS i Lewicę na konsultację pierwszego wspólnego projektu ustawy trzeciej drogi Przyszłość Plus. Konsultacje mają się odbyć w poniedziałek o 14:30. W biurze Polski 2050. No i są już pierwsze deklaracje szefów klubów, ale też uwaga, no jest też bardzo mocna deklaracja Donalda Tuska. Ale to może zanim, pani poseł, jakie jest pani stanowisko w tej sprawie? Moje stanowisko jest takie, że rozmawiać powinniśmy jednak wewnątrz opozycji, w ramach opozycji, no bowiem rozmowa z PiS-em czy z Konfederacją tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Także ja mam nadzieję, że być może trzecia droga jednak troszkę zmodyfikuje swój pomysł. No dobrze, ale to pomysł. Dlaczego Krzysztof Gawkowski podziękował za zaproszenie i powiedział, że zawsze jako Lewica zachodzicie na takie spotkania i że pozdrawia w ogóle serdecznie, czas ucieka, Polska czeka i że rozumiem, że przyjmuje to zaproszenie. Pani redaktor, oczywiście myśmy jeszcze tutaj nie podjęli ostatecznego stanowiska i tak jak to na Lewicy, my czasem mamy też różne stanowiska. U nas debata jest żywa, autentyczna, a nie z góry przychodzą jakieś polecenia. Także zobaczymy. Ja wyraziłam swoją opinię, bo taką opinię pani pytała. Także moim zdaniem taka rozmowa nie bardzo miałaby sens. No dobrze, panie pośle, co pan w takim razie na to, bo Borys Budka też zadeklarował Interi, no podobnie, że zawsze bierzemy udział w takich spotkaniach. No, warto rozmawiać, ale przede wszystkim warto wygrywać i naszym celem numer jeden jest wygrać wybory, rozliczyć tą patologiczną władzę i wrócić na dobre do Unii Europejskiej, bo pamiętajmy o tym, że w tej chwili za Izbę Dyscyplinarną, za Turów zapłaciliśmy już 4 miliardy złotych. No dobrze, ale panie pośle, to dlaczego kar? Borys Budka, wracam z tym pytaniem, mówi Interi tak, zawsze bierzemy udział w spotkaniach organizowanych przez partnerów z opozycji, tak będzie i tym razem. To opozycyjna jest władza, czy bierzecie udział w spotkaniach, w których jest Konfederacja, PiS i opozycja? Przede wszystkim, jeżeli jest zaproszenie, to będzie odpowiedź. Jeżeli jest już odpowiedź wyrażona ustami Borysa Budki, który jest naszym szefem klubu parlamentarnego, to z pewnością zostanie zrealizowana. Natomiast ja uważam, że w tym momencie nie jest czas na przygotowywanie jakichś projektów ustaw, których i tak w tym Sejmie nie będziemy w stanie przegłosować. Celem jest przede wszystkim powiedzieć, że nam wszystkim
na prodemokratycznej opozycji, zależy na wygranej z PiS-em. Tylko mnie chodzi o to, że odpowiedź Borysa Budki jest inna niż Donalda Tuska. I czy państwo w ogóle ze sobą, przepraszam, na Boga rozmawiacie? Borys Budka mówi, zawsze bierzemy udział w spotkaniu. Pojawia się na Twitterze wpis Donalda Tuska. I ten wpis jest taki. Z PiS-em konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów. Ale... rozmawiacie ze sobą, czy nie rozmawiacie? No, panie redaktor, jesteśmy po marszu wolności, który zorganizowało moje środowisko polityczne, Donald Tusk. I potem zaproszenie mówi, zawsze bierzemy udział w zaproszenie było wysłane do wszystkich liderów opozycji. Przemawiał Włodzimierz Czarzasty. Miał przemawiać Robert Biedroń. Miał przemawiać również Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wiem, dlaczego zdecydowali się nie przemawiać. Bo ważne, się nie dopchali podobno do platformy. Ważne jest to, szanowni państwo, żeby przede wszystkim powiedzieć jasno. Czy nam zależy na zwycięstwie? Tak, zależy nam na zwycięstwie. Żeby powiedzieć jasno. Czy zależy nam na współpracy? Siadacie do rozmów z PiS-em, czy nie siadacie? Siadacie do rozmów z Konfederacją, naprawdę, czy nie? Bo wasi szefowie klubów mówią, siadamy, potem wychodzi Donald Tusk i przepraszam, bo się nasuwa takie zdanie. I buduje pani w tej chwili narrację w oparciu o dwa tweety. Ale szefów klubów, każdy z tych liderów naszego środowiska powiedział to, co w tej sprawie uważa. Donald Tusk. Dobra, ale to może każdą minutę, każdą godzinę i każdy dzień poza Twitterem poświęca na... Przychodzi mi do głowy coś takiego. No. Poświęca na wygraną z PiS-em. 16 czerwca będzie na Placu Wolności w Warszawie. Oczywiście można się spotykać, można się konsultować. Na pewno jakiś przedstawiciel Platformy będzie obecny. Ale te konsultacje również będą, chociażby w Poznaniu na Placu Wolności. Panie pośle, Bogdan Rzońca teraz. Czy wy przyjmujecie to zaproszenie Szymona Hołowni, czy nie, do konsultacji w poniedziałek o 14:30 w biurze Polski 2050? Ja przed chwilą niedawno wylądowałem dopiero w Polsce, miałem okazję zapoznać się z tą propozycją, no ale gdyby to ode mnie zależało, to tak, to bym doradzał, żeby ktoś poszedł, oczywiście, bo trzeba rozmawiać o Polsce, natomiast to grono patriotów Donalda Tuska, czyli ludzie z Moskwy i z Niemiec, to trochę by mi nie odpowiadało. Zaraz, nie, panie pośle, jak to grono patriotów z Moskwy i z Niemiec, co pan mówi? To się panu chyba ten lot za bardzo zaszkodził. Popiera to nie bardzo nam po drodze. Niemniej jednak, może szumi panu jeszcze w uszach od tego lotu. Sprawy polskie, to bardzo chętnie będziemy rozmawiać, tym bardziej, że pan Hołownia no pewnie jest w lekkim szoku po tym, co go spotkało na marszu, jak się dał wypłaszczyć, że tak powiem, ze swoją formacją polityczną, no i szuka jakiegoś koła ratunkowego w dyskusji. No ale każdą propozycję warto rozważyć. Ja bym poszedł, gdyby to ode mnie zależało. Pan by poszedł, ale dlaczego pan powiedział, że patrioci z Moskwy i z Niemiec? Czemu pan tak mówi? No bo Donald Tusk napisał, że w gronie patriotów będzie rozmawiał. No, my cały czas mamy z tyłu głowy dokonania Donalda Tuska jako premiera, który pierwszą swoją wizytę złożył w Moskwie, no i był klepany po ramieniu przez Niemców cały czas. Nawet powiedział, że Niemcy są błogosławieństwem dla rządów Unii Europejskiej. Pan pomylił programy, panie europośle Rzońca. To nie jest TVP PiS. Nie mówcie razem, że po prostu panie redaktor. I wiele środowisk, z którymi możemy rozmawiać. Tylko panie pośle, bo pan odmawia polskości politykom innym niż tym, którzy jakby są wokół Donalda Tuska, jak rozumiem. No panie pośle. Nie dosłyszałem pani pytania. No, odmawia pan polskości politykom skupionym wokół Donalda Tuska, na ile ja rozumiem sens pana wypowiedzi. Nie, nikomu nie odmawiam polskości, broń Boże. Proszę mi nie wciskać takich słów, tylko mówię, jakie towarzystwo i w jakim towarzystwie kręcił się Donald Tusk, gdy rządził. Dobra, ale to przeczytam, co pan napisał 5 czerwca po marszu. Panie pośle, napisał pan tak. Pamiętaj, ci, co wczoraj szli z Donaldem Tuskiem, jutro wpuszczą uchodźców Putina i Łukaszenki, rozbroją polską armię, przeniosą stolicę do Berlina, oddadzą lasy państwowe Brukseli, sprzedadzą szpitale. Tak pan napisał po marszu. Tak, tak. Pan to podtrzymuje tak, dzisiaj? Dlatego, że napisałem tak, dlatego, że pan Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej i pani Kopacz na posiedzeniu Komisji Środowiska głosowali za tym, żeby oddać polskie lasy po prostu w kompetencje Unii Europejskiej. I to są fakty. No też pan Donald Tusk mówił o
płocie na granicy z Białorusią, to wszyscy doskonale wiemy. Mówił, że on jest niepotrzebny, że po pierwsze mówił, że go nie będzie. Bo pamiętamy też, jak Platforma Obywatelska, a właściwie jej jedna z polityczek Platformy Obywatelskiej miała kręcić lody na prywatyzacji szpitali. Więc o czym, co tu jest fałszywego? Panie pośle, Michał Szczerba. Ja myślę, panie europośle, że pana tłumaczenie w tym europarlamencie troszkę szwankowało, ale to proponuję właściwy kanał sobie tam na tym urządzeniu zaznaczyć, bo chyba pan wbiegły w języku angielskim specjalnie nie jest. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, bo jednak chciałbym się odnieść do tej pierwszej części. Znaczy, ja uważam, to, co powiedziała pani posłanka. Jeżeli mamy z kimkolwiek rozmawiać, to trzeba rozmawiać w gronie prodemokratycznej opozycji. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że oczywiście my nie odrzucamy żadnego zaproszenia i tutaj będą decydować o tym Donald Tusk przede wszystkim, ale być może to również Borys Budka. Ale rozmawiajmy we własnym środowisku. Ja uważam, że z PiS-em, złodziejami z PiS-u nie można robić żadnego okrągłego stołu. Te osoby gwałcą konstytucję, te osoby gwałcą prawa kobiet, te osoby gwałcą elementarne prawo nas wszystkich do tego, żebyśmy dokonali wyboru, a nie pan Rzońca i jego ferajna z Sejmu decydowała o tym, kto na tych listach się może znaleźć. Płacimy 4 miliardy kar za takich polityków jak pan Rzońca. 2,5 miliarda moim zdaniem. Ale... 4 miliardy, mam dokładne dane. 2 miliardy 700 to jest Izba Dyscyplinarna, mówię o złotych. A wy i miliard 420 milionów to daje ponad 4 miliardy. Za chwilę wrócimy do pieniędzy 4 miliardy. Też... Dlatego chciałbym wyrazić tylko moje stanowisko, które nie jest uzgodnione. Dla mnie ta oferta Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza jest bardzo dziwna. Bo jeżeli my mamy pójść rozmawiać z PiS-em, z PiS-em, który podkłada nam cały czas nogę, PiS-em, który ustami pana Rzońcy nazywa nas antypatriotami i wskazuje, że patriotami, że ludzi, za których uważamy za patriotów są Niemcy i Rosjanie? I jeszcze się głupio uśmiecha? Panie pośle, ale to już ostatnie zdanie może było... Nie, no pani redaktor, no będę pani, zaczyna każdego, dobrze, człowiek, który nie ma żadnego osiągnięcia w europarlamencie, dobrze, poza przyjmowaniem kilkunastu tysięcy euro diety. Nie obrażajcie się państwo, bo i tak język jest bardzo mocny. Ja tak jak mitygowałam pana Rzońcę, tak teraz pana... Tak jest moje pani stanowisko, poseł. Myślę, że pani posłanka... Stanowisko pana Szczerby jest takie, żeby nie iść, jak rozumiem, w takim składzie. I jeszcze raz chciałam uzyskać jakieś porozumienie w tym studiu co do tej oferty. Znaczy, ja osobiście swoje zdanie podtrzymuję. Tak. Natomiast u nas też są ciała demokratyczne. Ta kwestia nie była dyskutowana. To jest bardzo ważna kwestia polityczna, czy my przyjmiemy zaproszenie na tak sformułowane spotkanie, czy nie. Także decyzje zapadną. Natomiast ja jednak chciałabym tutaj tylko słowo... Chcę pani powiedzieć, że już na przykład też Anna Maria Żukowska napisała, że już powiedziała panu Gawkowskiemu, że, znaczy, że źle, że tak zadeklarował. Jak mówię, u nas dyskusja jest trwa, stosowne ciało, prawda, podejmie decyzję w tej sprawie. Pani natomiast... by nie szła, jak rozumiem, na taki skład spotkania. Znaczy, ja mówię, to jest akurat w tym momencie bez znaczenia, ale to, co jest istotne, to jest to, że właśnie ja myślę, że pan Rzońca, pan poseł Rzońca pokazał właściwie to oblicze, prawdziwe oblicze Prawa i Sprawiedliwości. Bo z jednej strony on mówi, tak, pójdzie na spotkanie, ale zaraz łup. Obraża, oszukuje, wypowiada jakieś takie nienawistne komentarze, które naprawdę nie pozwalają na prowadzenie jakiejkolwiek rozmowy. I ja nie chciałabym, żebyśmy my się tutaj, że tak powiem, dawali prowokować, bo to oczywiście no pan ja się też, uśmiecha, ja też bym tego pan nie się chciała, uśmiecha, tak? Się cieszy, prawda, że tu kij mrowisko włożył, ale ja wierzę, że nasi widzowie i kobiety, które też nas oglądają, że mają swój rozum i nie nabiorą się tutaj na te sztuczki pana Rzońcy i sami rozumieją i wiedzą, jak sytuacja w Polsce dobrze, wygląda. To mam prośbę, żeby się nie obrażać. I panie pośle, w takim razie być może będzie taki skład spotkania, że Szymon Hołownia, pan Kosiniak-Kamysz, PiS i Konfederacja. Dlaczego nie? Ja myślę, że po prostu, jeśli chodzi o sprawy polskie, to bardzo wiele rzeczy wszystkich nas powinno łączyć i nie mam tu wątpliwości, że w tej materii, na przykład sprawy związane z wojną na Ukrainie, z sytuacją wewnętrzną państwa polskiego, sytuacją relacji międzynarodowych. A to ma być o edukacji spotkanie akurat, konkretnie. O edukacji, tak? Tak.
jak chodzi o edukację, to chyba z ministrem Czarnkiem w programie pani powiedziałem, no, że bardzo mi zależy na tym, żeby nauczyciele otrzymali podwyżkę i cała sfera budżetowa. I to, jak widzimy, premier Morawiecki ogłosił i jest nowelizacja budżetu. Ale panie pośle, nie ogłosił podwyżki pan premier Morawiecki, tylko jednorazowy dodatek z okazji minus podatek, święta żeby było jasne. Edukacji. Więc to, wie pan, to nie jest, to jest nagroda, dość pokaźna, ale jednorazowa nagroda. Ale jest. To są pieniądze. Czy one są z takiego źródła, czy z takiego? Kilkaset złotych. Pieniądze dla administracji i dla nauczycieli. Raz na 8 lat. Ja o panie pośle, zaraz będzie pan mówił. Cieszę się z tego, że nauczyciele otrzymają te środki, bo uważam, że oczywiście przy wszystkich obowiązkach, które ma państwo polskie, także administracja powinna lepiej zarabiać, w tym także nauczyciele. I dotrzymujemy słowa, realizujemy program. Polski budżet jest naprawdę w dobrej sytuacji, o czym... A dlaczego się go udało znowelizować jednak w trakcie roku, chociaż wcześniej państwo mówili, że to nie będzie możliwe? Pani redaktor, a ja nie jestem duchem świętym, ale nie mogłem przypuszczać w styczniu, że jakie będą wpływy do budżetu w czerwcu. Ta sytuacja jest zawsze labilna i ona uzależniona jest od koniunktury gospodarczej. Natomiast na arenie międzynarodowej, jak państwo wiecie, Polska pokazywana jest jako ten kraj, który po pandemii odbił się bardzo wysoko. Nasz wzrost gospodarczy w stosunku do 2019 roku to jest 11%, a w Niemczech to jest 1%. Dobrze, to teraz pani Wanda Nowicka, bo pani bardzo dużo na temat edukacji, tak. Jeśli mogę, panie pośle, bo będę, tak, muszę ciąć państwa wypowiedzi. Jest pani, wyspecjalizowała się pani jako posłanka w kwestii edukacji. Jak pani sądzi, ta jednorazowa taka, no pokaźna, tak, nagroda, jaki to będzie miało wpływ na... Nie wiem, na postawę nauczycieli, bo to jest październik, jeśli się nie mylę, i to są okolice wyborów. No to jest tak jawna kiełbasa wyborcza, że polscy nauczyciele i nauczycielki nie dadzą się na to nabrać, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość w rzeczywisty sposób chciało poprawić sytuację nauczycieli i nauczycielek, to by w sposób systemowy zaproponowało podwyżkę, o którą i Związek Nauczycieli Polskich, prawda, i nauczyciele od dawna się upominają i co im się należy. A to, wiadomo, każde pieniądze się przydadzą, prawda, przy drożyźnie inflacji, ale jestem przekonana, że ta nadzieja Prawa i Sprawiedliwości, że ten dodatek może zmienić nastawienie nauczycieli, nauczycielek do rządów ministra Czarnka, prawda, i uważa rządów pani, Morawieckiego. Że o to chodzi, a nie o nagrodę z okazji Święta Edukacji? Panie redaktor, tak naprawdę, ja ciekawa jestem, prawda, czy minister Czarnek jest skłonny do tego, żeby w realny sposób poprawić sytuację nauczycieli. Naprawdę. Nagrody zawsze są mile widziane, ale tu nie o to tak naprawdę chodzi. Tu chodzi o to, żeby dać, że tak powiem, no jałmużnę, powiem tak. No dobrze, 1125 zł, ja rozumiem, że brutto, jeśli się nie mylę. Jednorazowo. Ale czy to jest jałmużna uszczerba? Czy pan by tak to nazwał? Przede wszystkim ja się zgadzam z panią posłanką, że to jest przede wszystkim budżet przedwyborczy. 14 października odbędzie się Dzień Komisji Edukacji Narodowej, akurat 15 października będą wybory, no, więc jeden dzień przed. Wygląda pan jak prezydent, więc nie mamy jeszcze daty ogłoszonej. No wie pani, no pani chyba pośle? Wszyscy wiedzą, my zresztą wiemy, jak koledzy pana rządcy, w jakich terminach rezerwują billboardy na spółki PZU, na Orlen. Wszyscy później wiemy, że później te rezerwacje dokonywane przez spółki Skarbu Państwa będą zwolnione na poczet Komitetu Wyborczego PiS, więc znamy te terminy do 15 października włącznie. A wy kiedy rezerwujecie? A my będziemy rezerwować wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi termin, ale dzięki tym terminom używania spółek Skarbu Państwa na bezczela przez tą formację wiemy, kiedy te wybory będą, bo rezerwowaliście przez Obajtka, przez innych swoich politycznych, partyjnych menadżerów już billboardy do 15 października. Czyli pan mówi 15 października. Jeśli tak? Chodzi, panie redaktorze, natomiast o kwestię tego dodatku. Po pierwsze, polscy nauczyciele i polskie nauczycielki są i uczciwe, i mądre, i nie dadzą się tym farbowanym lisom z PiS-u kupić. Po drugie, przez 8 lat byli nękani, szczuto na polskich nauczycieli wielokrotnie.
robiła ta władza takie działania, robił Czarnek. Chcieli nasłać na dyrektorów polskich szkół i dyrektorki polskich szkół politycznych kuratorów. Była przecież ta inicjatywa, która została zawetowana przez prezydenta Dudę, ale również żądali, żeby polscy nauczyciele i polskie nauczycielki używali tego partyjnego podręcznika do HiT-u, co również zostało oprotestowane przez nauczycieli. 1125 zł raz na 8 lat z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej minus podatek i minus składka zdrowotna. To będzie dobrze poniżej 1000 zł. Nikt się nie da nabrać na tego sztukmistrza Morawieckiego, który próbuje poprzez inżynierię budżetową. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo pani posłanka pewnie o tym pamięta. Kaczyński kilka tygodni temu powiedział, wtedy kiedy proponowaliśmy waloryzację świadczenia plus, że nie da się przeprowadzić nowelizacji budżetu zaraz w trakcie roku. A w tej chwili widzą, że marsz zadziałał, widzą, że opozycja demokratyczna w sondażach idzie szybko. I w związku z powyższym szukają kolejnych... Na sondaże to bym poczekała jeszcze chwilę. Pan europoseł Rzońca mówi, że jest dobra sytuacja budżetu. To dlaczego blisko 40 miliardów złotych chcecie pożyczać z Korei Południowej na uzbrojenie wojskowe? Dobrze, bo chcę jeszcze, żebyśmy mieli czas porozmawiać o relokacji. Natomiast jeżeli mogę tylko, to nie ma chyba tak naprawdę żadnej partii politycznej, która byłaby wiarygodna jako ta, która zapewniła godziwe warunki płacy nauczycielom. Nie, największa podwyżka była za czasów Donalda Tuska, chyba rok 2014, to można sprawdzić. Panie pośle, co pan na to, że to jest tak naprawdę taka gra przedwyborcza, ten dodatek dla nauczycieli? No ja myślę, że raczej w trójkę powinniśmy się cieszyć, że takie środki są dla nauczycieli dedykowane. Ja tylko przypomnę, że w 2011, 2012, 2013, 2014 i w 2015 roku nauczyciele otrzymali zero, panie pośle, zero. Niech pan sprawdzi, zero złotych podwyżki. 8 lat rządziliście, w tych latach daliście zero. A więc jeśli... A wy ile podwyżki daliście? Jeśli jest teraz szansa, ja nie przeszkadzałem pani, jeśli jest teraz szansa na to, żeby zwiększyć dochody nauczycieli, nawet jednorazowo, to ja się cieszę, ale powiem tak, to jest jeszcze za mało i będę namawiał swoich kolegów posłów w Polsce, my o tym nie decydujemy, ale w Polsce będę namawiał do tego, żeby jeszcze podwyższono nauczycielom zarobki, bo rzeczywiście... Dobrze, szanowni państwo... Nauczyciele są to muszę tylko skontrować. 8 lat było. Bo zostanie nam niewiele czasu, a tylko latami 2008-2012, panie pośle, wzrost nauczycielskich pensji to było 50%. I to jest sprawdzone przez... specjalny portal, który bada prawdomówność polityków. Pan by przez tą analizę niestety nie przeszedł. Ja tylko powiem tyle. Nauczyciele narzekają na niskie zarobki w roku 2023 i to jest niestety spuścizna też kolejnych lat. Szanowni państwo, relokacja i porozumienie unijne w sprawie relokacji to budzi wielkie emocje, bo o co chodzi, że jeżeli nie przyjmiemy wyznaczonej liczby migrantów, to będziemy płacić za takiego jednego nieprzyjętego migranta bardzo sporą karę. Posłuchajcie króciutkiego materiału i za chwilę o tym. Na pewno nie dopuścimy nie tylko do tego, aby do przymusu migracyjnego, do przymusu związanego z podziałem jakichś kwot, ale również nie zgodzimy się na to, aby było jakieś obowiązkowe płacenie za nieprzyjmowanie migrantów. Jak ktoś chce iść w to socjalistyczne szaleństwo, to niech idzie, a my będziemy zapewniać pokój i bezpieczeństwo Polakom. Gdy pracujemy w Unii Europejskiej nad tematem migracji, nie chodzi o to, by dzielić się na zwycięzców i przegranych. Gdy pracujemy razem, wszyscy wygrywamy. Mechanizm obowiązkowej relokacji już raz rozsypał się jak domek z kart, okazując się niewykonalny, szkodliwy i nieadekwatny do wyzwań. Takie kraje jak Polska, takie kraje jak Słowacja czy Czechy, które przyjęły bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, powinny być zwolnione z tego obowiązku. Nas się uczy, w jaki sposób mamy się zachowywać empatycznie, otwarcie do uchodźców. Nas nie trzeba tego uczyć, natomiast kategorycznie my nie zgodzimy się na to, żeby ktokolwiek narzucał nam automatyzm. Pani poseł, jak my się powinniśmy zachować, jeżeli rzeczywiście stawia się nas w obliczu faktów dokonanych tak naprawdę, pod pręgierzem kar?
Ja może zacznę od tego, że ja byłam dzisiaj zaszokowana wypowiedzią premiera Morawieckiego właściwie o charakterze rasistowskim. Dlaczego? Ponieważ pan premier mówił, że my tu do Polski nie przyjmiemy tych, prawda, tych Arabów, tych muzułmanów, prawda, że tutaj to aż brzmiało tak jak Polska, tylko biała Polska, tylko dla Polaków. Także powiem szczerze, ja byłam zaszokowana tego typu sformułowaniami, które świadczyły nie tyle o tym, że Polski nie stać na przyjęcie, nie tyle o tym, że Polski nie stać na zapłacenie. W końcu przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, prawda, 2 miliony i okazało się to możliwe. Zostało tylko, że są mniej, inne. Ale... Tak, zostało mniej, ale było więcej, prawda? I daliśmy radę, że pan premier Morawiecki tu wypowiada się tak naprawdę jak członek Marszu Niepodległości, który mówi, że pewnych ludzi my do Polski przyjmować nie będziemy. I ja osobiście jestem tym oburzona, że premier polskiego rządu w środku Europy, w części, będąc częścią Unii Europejskiej, pozwala sobie na tego typu komentarze i to jest ta główna motywacja. Dlatego też ja nie wejdę tu w żadne dyskusje na temat, czy nas stać, czy nas nie stać. Nie, tu ja chodzi pytam o zasadę. Nie chodzi o to, czy nas stać, czy nie stać, tylko czy zasada, wobec której kraj, który przyjął taką właśnie liczbę uchodźców jak Polska, ma być zmuszany do przyjęcia, jeżeli nie, to za każdego zapłaci ponad 20 tysięcy euro. Ja właśnie staram się to powiedzieć, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która jest zbudowana na pewnych zasadach. Zasada solidaryzmu, współpracy, wspierania tych, którzy mają gorzej. Ale nie wykazaliśmy się solidaryzmem, przepraszam. Wykazaliśmy się, ale to nie znaczy, że możemy, już raz zrobiliśmy jedno i w związku z tym już możemy zawiesić na kołku nas solidaryzm, bo my już swoje zrobiliśmy. Nie, trzeba solidarnym trzeba być i trzeba rozważyć. Ja oczywiście mówię, że tu są negocjacje, niech one trwają i trzeba na ten temat rozmawiać, ale ewidentnie w tej całej wypowiedzi rządu polskiego, przedstawicielu rządu polskiego, naprawdę nie chodzi o to, że my nie chcemy tych ludzi wpuścić, bo Polska jest biedna, bo sobie nie damy rady, bo nas nie stać, tylko dlatego, że my pewnych ludzi, których nie lubimy, z tej racji, prawda, że są innej rasy bądź innej religii, my po prostu do Polski nie wpuścimy. I na takie stanowisko zgody nie ma. Wedle danych rządowych my akurat wpuszczamy ludzi innej rasy i religii. Ale ja mówię... Pani... W ogóle i mają pozwolenie na pracę. Ale słyszała pani redaktor, co mówił pan premier. Mamy zrobić? Tego się I teraz trzeba uwaga. Odnieść. Nie chodzi o to, że mamy odwieszać na kołku solidaryzm, tylko dosłownie przed chwilą wykazaliśmy się i Polacy wykazali się gigantycznym wysiłkiem. Tak? Ja chętnie to dalej? Pani redaktor skomentuję, ale najpierw niestety muszę panią troszkę poprawić, bo pani użyła słowa kara. Nie ma w tej polityce migracyjnej przyjętej dzisiaj przez Radę Unii Europejskiej jakiejkolwiek kary. A nie tak to zadziała de facto? Nie, pani redaktor. No, czy uporządkujmy po pierwsze sprawę. Polska nie ma żadnej polityki migracyjnej, nie ma żadnej strategii, która by w tej chwili obowiązywała. To jest po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnej przymusowej alokacji uchodźców i Polska nie będzie musiała przyjąć ani jednego uchodźcy. Ani Lewica, ani Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska nie mają żadnego wpływu od 8 lat na decyzje, które podejmują rządy, w których po prostu nas nie ma. I to pan Rzońca, który bierze grube pieniądze w Parlamencie Europejskim, on z kolegami Morawieckim, Szynkowskim, Welsenkiem i Zbigniewem Rauem i Ziobrą mają wpływ na kształt tego, jak polityka migracyjna będzie wyglądała. Mam wrażenie, pani redaktor, że to jest w ogóle temat, ten dzisiejszy temat, który jest bardzo na rękę PiS-owi i obserwuję... A to szwedzka prezydencja działa na rękę PiS-owi. Obserwuję tą histerię, którą próbują tutaj panowie z PiS-u przerażeni ostatnimi sondażami wywołać, ale niestety, co powiedziała pani posłanka, pojawia się odhumanizowanie uchodźców, migrantów, pojawia się hejt i szczucie. Znaczy ja pamiętam te słowa Kaczyńskiego z 2015 roku, jak mówił o tym, że uchodźcy przenoszą bakterie. I to jest język, który znamy my w Warszawie tutaj z lat okupacji, kiedy pojawiały się takie plakaty Żydzi wszy. Panie pośle, tak, panie, to jest dokładnie ten sam język, to są same scenariusze. Ja chciałem ostatnią rzecz powiedzieć.
Polska uzyskuje wsparcie od Unii Europejskiej na uchodźców. Dostaliśmy do tej pory 695 milionów złotych, 144 miliony. Przeznaczono w ramach, tyle, co nie znaczy, że już tyle dostaliśmy. Nie, to w ramach takich, w ramach dwóch mechanizmów Polska albo dostała, albo za chwilę ma dostać 695 milionów. To jest przykład tego, że Unia Europejska, że Włochy, że Grecja złożyły się na te pieniądze, które my, polski rząd, dobrze, to jak pan tak otrzymał. To tylko chcę powiedzieć, że w takim razie, jeżeli dzisiaj już tak przeliczać, i to będzie teraz bardzo brzydkie, ale tak to wyjdzie, no, to znaczy, że przepraszam, jakkolwiek to zabrzmi, jeden obywatel Ukrainy jest wart znacznie mniej niż jeden z tych migrantów, po prostu o to, którzy będą, że jak ja rozumiem, a nie znam szczegółów tego porozumienia dzisiejszego, bo tam był, bo tam był pan przedstawiciel pana Mariusza Kamińskiego, a nie przedstawiciel Platformy, ani Lewicy, zgodzili się na to, żeby w ramach tego mechanizmu wspomagać Włochy przede wszystkim i Grecję i ich działania związane z migracją i ochroną granic. Bo Polska i Węgry były przeciw. Panie pośle, czy my nie jesteśmy w stanie wykazać się taką solidarnością, żeby przyjąć 2000 osób? 2000, bo tak wynika z tego podziału. Chodzi tutaj o pewne zasady. Sama pani powiedziała, redaktor, że nie można różnicować Ukraińców, matek i dzieci ukraińskich, które uciekały przed bombami rosyjskimi, no i nie widzieć ich dramatu, a Unia Europejska nie widzi ich dramatu. 12 milionów przeszło przez polskie domy Ukraińców, część z nich została w polskim systemie zdrowotnym, w polskim systemie edukacyjnym i w pracy, i dobrze. Natomiast wycenienie na 45 euro dniówki, no właśnie, Ukraińca i na tyle tysięcy euro, nie wiadomo dlaczego, bo ja nie wiem, dlaczego to jest 20 tysięcy euro, a nie 5 tysięcy, albo na przykład nie 8 tysięcy. Nikt tego na razie nie wie. Pomysł jest z gruntu fałszywy, niedobry i nieprawdziwy, niewykonalny. Bo nawet gdybyśmy przyjęli te 2000 uchodźców, to kto ich będzie pilnował? To mamy ich gdzieś zamknąć w jakimś obozie? W Polsce nigdy nie było obozu. A dlaczego mamy zamykać tych ludzi w obozie, panie pośle? No właśnie, dlatego mówię, no to... Ale dlaczego tak miałoby być? No dlatego, że ci uchodźcy cały czas mówią, że nie chcą pozostać w Polsce. Oni chcą po prostu pojechać dalej. Do Dobrze, a skąd wiemy, co oni mówią, panie pośle? Skąd wiemy, co oni mówią? Od socjal czy do Szwecji. Ale oni nie przyjechali, to skąd wiemy, co mówią? My już wiemy, bo już bywali tacy tutaj. Przecież no, pani nie wie o tym, że wielu uchodźców było i pojechało po prostu na zachód. Podobnie zresztą jak część Ukraińców też pojechała na zachód, do krajów. Ale pan się cieszy, czy martwi? No to świat jest taki, że ludzie mogą szukać sobie celu życiowego tam, gdzie tam, gdzie jest to możliwe, tam, gdzie chcą. Co w tym złego, panie pośle? No to dobrze, to w takim razie my wydamy, powiedzmy, przyjmiemy ich, oni pojadą i dalej będziemy na drugi dzień płacić kary, bo wyjechali z Polski. No rozumiem, że nie będziemy płacić, bo ich przyjęliśmy, a co oni potem zrobią, to jest ich sprawa. Dobrze, bo musimy naprawdę kończyć, więc po dwa zdania. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że te wszystkie wypowiedzi pana premiera w tej sprawie i całego rządu są przykładem, dowodem na to, jak nie działa nasza dyplomacja europejska. Jak rząd ma jakiś problem z polityką, niech działa. Panie pośle, pan siedzi w Brukseli. Dlaczego wy nie prowadzicie takiej polityki, którą chcecie? Czy mi się to podoba, czy nie, to jest inna sprawa. Ale wy nie dajecie rady. Niczego nie jesteście w stanie załatwić po swojej myśli, a tu przyjeżdżacie i krzyczycie, jacy jesteście wielcy i bohaterscy. Ja się zgadzam absolutnie. Znaczy, ten rząd nie ma polityki europejskiej, bo politykę europejską, konsensus, swoje argumenty przedstawia się w toku długotrwałych negocjacji. Dzisiaj przyszli razem z Orbanem i walnęli ręką o pulpit. Podoba się panu taka zasada? Nic nie osiągają. No. Nie, pani redaktor. Ja uważam, że ponieważ Polska wykazała się i polskie państwo, i polski samorząd, i polskie społeczeństwo tak wielką otwartością i tak wielkim wsparciem dla uchodźców z Ukrainy, że powinniśmy być z tego obowiązku zwolnieni. Jeżeli Polska prodemokratyczna opozycja zdobędzie władzę, będziemy pracowali nad rozwiązaniami, które będą korzystne dla nas. Pan Bogdan Rzońca? Polska straszyła Polskę
karami. Myśmy się nie przestraszyli i się nie przestraszymy. Tak samo nie przestraszyliśmy się tego, co mówił Donald Tusk, że będą konsekwencje, jeśli nie przyjmiemy wyborców. To Platforma ma dzisiaj... Panie pośle, muszę kończyć. Wybrzmiał pan. Muszę kończyć. Dziękuję państwu bardzo za tę część debaty dnia. Profesor Ryszard Bugaj i dr Tomasz Żukowski po przerwie. No, między innymi o pieniądzach będziemy liczyć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. $1 million. Lady Million. Discover the new $1 million Royale. And Lady Million Royale. Fragrances by Paco Rabanne. Sezon nagrodowy w rozkwicie. Więc w Castoramie rabaty nawet do 50%. Green za 998. Kosa spalinowa 548. Stół 99. Krzesła 134. Rabaty do 50% w sklepach i na castorama.pl. Bywa, że czujesz się tak, albo tak. Nieważne, czego ci trzeba. Disney Plus. Seriale na każdy nastrój. Gdzie chcesz? Kiedy chcesz? Oh my God. Ile chcesz? Disney Plus. PGE przekazuje 10 miliardów złotych na rządową tarczę solidarnościową. A ty, tak jak Tomek, Basia albo rodzina Kasi, zbierasz tego plony, płacąc mniejsze rachunki za prąd. Możesz wyjechać ostatni i być zawsze pierwszy. Rowery elektryczne Cross już od 97 zł miesięcznie w ratach 0%. Ciesz się rowerem elektrycznym już dziś. Zapłać po wakacjach. Cross. W najlepszych sklepach rowerowych i na cross.eu. Istnieje świat pełen wolności i przygód. Lecz nie odkryjesz go, siedząc na kanapie. Musisz wyjść i przeżyć to naprawdę. Nowy w 100% elektryczny Jeep Avenger odkryje przed tobą prawdziwy świat. Masz wybór. Jeep Avenger w wersji benzynowej lub elektrycznej. Dostępny w abonamencie dla firm. Nie ma nic lepszego niż odrobina delikatności. Milka Choco Brownie z delikatną czekoladą z alpejskiego mleka. A teraz odkryj nowość. Milka Choco Brookie. Jedno ciastko, podwójna przyjemność. Lato przyjemności z Heineken. Wpisuj kody i odbieraj nagrody. Wygrywaj codziennie. Do zdobycia kupony na przyjemności i wyjazdy od wakacje.pl. Sprawdź na Heineken.com. Mówi za siebie. Nowy Opel Astra Sport Tourer Plug-in Hybrid. Nowy Opel Astra. Niemiecka doskonałość. Poznaj go u swojego dealera lub na opel.pl. Delikatniejszej czekolady Milka. Delikatność smakuje lepiej. Dzielna odkrywczyni z alpejskich wzgórz szukała skrzyni skarbów. Zdobyła niezdobytą przełęcz, przeskoczyła nad przepaścią i wreszcie ją znalazła. Skrzynia otworzyła się, ukazując pyszne czekoladki i wyjątkowy skarb. Delikatność smakuje lepiej. Zbierz wszystkie 21 zabawek Milka Secret Box i poznaj świat odkrywców przyrody. Tutaj możemy podziwiać najsłynniejsze prace artysty z okresu późnego roku. Natomiast w tej sali znajduje się nasz najcenniejszy eksponat. A ty co ułożysz z kształtów Cheetos? O, będzie mi seria. To twoja mama przekonała mnie, że podstawą jest najsmaczniejszy jogurt.
świeże ogórki, pachnący koperek i ten idealnie kremowy jogurt. Zot Primo. Smakuje Primo. Wpadaj do KFC na kultowe smaki świata. Ryż i chrupiący kurczak z wielką dolewką za jedyne 19,99. Super zestaw z dolewką. Płacisz raz, pijesz ile chcesz za jedyne 19,99. Tylko w KFC. Weekend 50% taniej w KFC zaczyna się od piątku. Zamów swój ulubiony kubełek i odbierz drugi 50% taniej. Mega okazja tylko w KFC. Wiesz co chcesz, gdzie chcesz. Na chacie? Czy na mieście? Ty decydujesz, jak pozujesz. Chodź na stronę Desperados.com. Wbijaj kod pod kapsle i wygrywaj, co chcesz. Go Desperados. Zrób tak. Czujesz nieprzyjemne uczucie? To dlatego, że nerwy są odsłonięte. Sugeruję BioRepair wrażliwe zęby z MicroRepair, które naprawiają szkliwo i przynoszą poczucie ulgi już w 30 sekund. BioRepair chroni wrażliwe zęby. Dressing figowo-musztardowy winiary z naturalnymi składnikami to pyszne połączenie smaku słodkiej figi i ziaren gorczycy. Dodaj go do sałatki i zobacz, jak całość nabiera wyjątkowego charakteru. Dressingi winiary. Więcej smaku na co dzień. RTV Euro AGD. Przypominamy, trwają Euro Super Days, a w nich super rabaty. Laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 3199 zł. Pralka Beko Slim tylko 45 cm głębokości 1299 zł. Skorzystaj również z promocji pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0% i zawsze stała rata. Taka okazja tylko do środy. W sklepach i na euro.com.pl. Gdy taki skwarek ze niebucha pucha, to tylko ułam rzeźwiający radlerek, bo ma aż 20% soczywa z owoców i łamżunie bezalkowe w składzie. No, koleżcy zwilżają od nóża. Radziu. To ja. Zwilżę gardziołko, gardełko, łomrzeźwię. Łomża Radler Zero. Łomrzeźwienie w swoim tempie. Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemu z utrzymaniem moczu. Feminost. Wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dziadku, jak ty to wszystko pamiętasz? Codziennie wspomaga mnie Bilomag Plus. Bilomag Plus. Wspomaga pamięć i sprawność umysłu. Gdzie wielki wybór na grilla mam? W Kauflandzie. Od środy stek z karkówki w marynacie z lady 14,99 za kilogram z Kaufland Card, a piwo tyskie 2,99 za puszkę przy zakupie dwóch czteropaków. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Przyszedłem podać panu lek. Co się dzieje? Wierzy pan w sprawiedliwość? Bo ja też nie. Sortownia. Od 16 czerwca w Polsat Box Go. Z Glovo całe miasto masz na wyciągnięcie ręki. Chcecie spróbować czegoś nowego? Zamów Glovo. Zabrakło pieluszek? Zamów Glovo. I problem z głowy. Do idealnego seansu brakuje pysznych lodów? Pobierz Glovo i odbierz cokolwiek chcesz ekspresowo. Dodaj życia swoim wnętrzom z nową ceramiczną farbą Dulux Ambiance Ceramic. Wyraziste i trwałe kolory w technologii HD. Wyprzedaż WISK trwa. Fantastyczne oferty. Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Na przykład ręcznik za 25 zł. Teraz z dodatkowym rabatem za 21,25. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. WISK. Scandinavian Sleeping and Living. My tym barkujemy. Wy tym barkujecie. I oni tym barkują. Bo tym barkować to cieszyć się wspólnym posiłkiem. Czy wiesz, że zdrowie jelit to podstawa dobrego samopoczucia? Co? Zadbaj o jelita z Activią i poczuj to. Wznieś toast za zdrowie jelit pyszną Activią z wapniem i miliardami bakterii probiotycznych. Spróbuj wariantów bez dodatku cukru. Activia. Niech żyją jelita. Oto ziarna wybrane przez mistrza prażenia. Wypalone tak, aby zachwycać aromatem, intensywnością i smakiem. Odkryj nową kawę ziarnistą MK Cafe Select. Smak, który trzeba poczuć. Masz kredyt we frankach? Zawrzyj ugodę z bankiem. Ugoda jest szybka, pewna, oszczędza czas i nerwy.
Więcej na stronie www.bankiwpolsce.pl/ugoda. Smartwatch Garmin za 12 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert. Dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj, ile płacisz. Na przykład Smartwatch Garmin Instinct. Wytrzymała obudowa do 14 dni pracy na baterii w trybie Smartwatch. Teraz z kodem rabatowym za jedyne 699 zł, a w ratach 0% już za niecałe 12 zł miesięcznie. Wytrzymały Smartwatch Garmin Fenix 7X Pro Solar. Ładowanie słoneczne, latarka LED. Do 37 dni pracy na baterii w trybie Smartwatch. Teraz w ratach 0% już za niecałe 74 zł miesięcznie. Informacje są potężną siłą, która kształtuje świat. Dosłownie przed chwilą strażacy wydobyli spod gruzów żywą kobietę. Żeby rzetelnie informować ludzi, trzeba to zrozumieć. Dorota Gawrylu, witam Państwa. Zaczynamy wydarzenia. Mamy odwagę dążyć do prawdy. Mówiliście, że zrobicie jedno, a zrobiliście drugie. To nie na tym polega konsekwencja. Szanując każdą stronę. Wyborca ma prawo wiedzieć, co reprezentuje ktoś, kto chce iść do władzy. Jak bardzo w ogóle dla polityków jest ważne, co będzie za 20 lat? Każdą opinię. Mnóstwo zarzutów. To jest wasz pomysł. Proszę o odpowiedź. Od 15 lat pomagamy zrozumieć wydarzenia, które wzbudzają emocje, wpływają na nasze myśli. Dziękuję się! I dotykają naszych serc. Nie możemy zapomnieć o tej tragedii. To się wszystko tutaj dzieje na miejscu. Żaden człowiek nie ucierpiał. Polsat News. Zawsze w centrum wydarzeń. I zapowiadani goście już w tej części debaty dnia. Profesor Ryszard Buga, ekonomista. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Politolog dr Tomasz Żukowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tylko chcę powiedzieć, że jest jednak kolejny zwrot w sprawie tego słynnego spotkania, jaki pan Hołownia zaproponował wszystkim w sprawie edukacji na poniedziałek, bo już Borys Budka pisze na Twitterze, rozumiem zmitygowany przez Donalda Tuska, pisze: współpracę opozycji budowaliśmy na wspólnych wartościach, zapraszanie za naszymi plecami na konsultacje o przyszłości Polski tych, którzy od 8 lat ją niszczą, jest niezrozumiałe. Tu nie ma trzeciej drogi. Ale przez 8 godzin zaproszenie Szymona Hołowni wisiało na Twitterze wraz z wymienionymi wszystkimi zaproszonymi. To czy teraz Borys Budka się zorientował? Wie pani, tego to ja nie wiem. Ja wiem, że to, co się wydarzyło, można czytać jako po prostu wybór przez pana Tuska między dwoma różnymi strategiami. Mhm. Pierwsza to jest przyjęcie propozycji pana Hołowni, który z kolei wyszedł z tą propozycją po to, żeby budować czy rewitalizować swój wizerunek, swojej formacji po problemach, które się wiązały zepchnięciem na margines w dniach marszu. Natomiast Donald Tusk mógł albo przyjąć tę propozycję, albo kontynuować strategię totalnej opozycji, bo jeżeli się odmawia jakiejkolwiek formy współdziałania prawda, z partią rządzącą, a przy okazji jeszcze też odrzuca się wcześniej przyjętą propozycję słabszych partnerów, czy mniejszych partnerów, to trzeba to tak nazwać. Donald Tusk przyjął taką retorykę wojenną, bo napisał: z PiS-em konsultować możemy warunki ich kapitulacji. To dokładnie. To jest język wojny, prawda, panie profesorze? No jest to oczywiście język wojny, ale mnie coś innego bardziej interesuje, mianowicie jaki jest rezultat 4 czerwca? A jest efekt w ogóle marszu? Powiedziałby pan, że jest Moim efekt... zdaniem tak. Mhm. Pokazano ludziom, że masa jednak ogromna zgromadziła się tych, którzy chcą powiedzieć rządom PiS-u nie. To nie ulega wątpliwości. Ale czyli to jest sukces? Mnie się wydaje, że to jest sukces Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, ale niekoniecznie całej opozycji. Raczej przeciwnie. Proszę zwrócić uwagę, że opozycja została tam ustawiona właściwie jako przystawki, mało istotne przystawki. Ale czy to znaczy, że nie będą się teraz w ogóle już liczyć w kampanii? Jak spróbują i dobrze obmyślą to, z czym mogą się pokazać, to będą się liczyć, ale nie będą tacy ważni. No to właśnie Szymon Hołownia spróbował. To mu się nie powiodło. Prawdopodobnie mu się nie powiodło, ale to chyba mały incydent, to nie przesądza jeszcze ta cała sprawa. Wie pan, nie wiem, bo jeżeli teraz się okaże, że chciał trochę, powiem tak młodzieżowym językiem, wkręcić w to spotkanie Donalda Tuska i... To się nie dał. No właśnie. Wie pani, Donald Tusk twardo nie daje się w nic wkręcić. On powiedział o 7 programach, o 7 sprawach. 7 punktach, tak? 7 punktach dla Polski, na które wszyscy się zgodzą. Każdy z tych punktów był tak ogólnikowy, że można go zinterpretować na 5 przynajmniej sposobów, a może na 10 sposobów. Mhm. Dla mnie charakterystyczne jest także, że wśród tych 7 nie znalazło się jeszcze jedno hasło, które na ogół się zjawia. Polska Sprawiedliwa. Mhm.
to się nie pojawiło. Była Polska europejska, była Polska uczciwa i tak dalej, ale sprawiedliwa się nie pojawiło. Czy to przypadek? Chciałbym, żeby to był przypadek, ale niekoniecznie. Czy pan uważa, że już są ci mniejsi zjedzeni, czy jeszcze mają jakąś szansę? Myślę, że mniejsi będą walczyć, żeby... Ale jaki będzie rezultat, Tomku? A to zobaczymy. No, na razie chcę zwrócić uwagę na to, że z badań opinii wynika, mieliśmy 6 sondaży, że... Ile? 6 sondaży. 6? Tak. Tych, które zaczęły być robione w trakcie marszu albo już po marszu. 6. No, mamy dużo sondaży w Polsce. No właśnie. I średnia, czy nie za dużo? I średnia, to na odrębną rozmowę, 6 sondaży. I z tych sondaży wynika, że znacząco kilka dobrych punktów zyskała Platforma, czy Koalicja Obywatelska, że straciła sporo trzecia droga, czyli pan Hołownia, trochę mniej Lewica. Zyskała też Konfederacja. Natomiast notowanie Zjednoczonej Prawicy są mniej więcej w miejscu. Znaczy lekko do góry, a to ułamek procenta do góry. Czyli co by z tego wynikało, że tak naprawdę Marsz doprowadził do przesunięć w ramach tak zwanego antypisu. Umocnił formację Donalda Tuska kosztem tych mniejszych. Ale że głównie zjadany jest Hołownia i... Tak. Lewica w mniejszym stopniu. No, Hołownia i PSL są zjadane. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Ale to nie znaczy, że to będzie się działo dalej, bo to zależy od tego, to może się dziać, nie musi. To zależy od tego, co zrobią w tej sytuacji liderzy tych mniej, te trzeciej drogi. No, no i tak. Zaczęli próbować. I zaczęli próbować, chociaż być może w panice i wyszło jak wyszło na razie. Ja chciałem powiedzieć, że trzeba podkreślić, że Donald Tusk jest marketingowo bardzo sprawny. On był podczas tego przejścia, tej manifestacji 4 czerwca bardzo sprawny. I w tym końcowym przemówieniu, i w tym pierwotnym przemówieniu był bardzo sprawny. Przystawki się nie pokazały zupełnie, z wyjątkiem pana Czerzastego, który sprawny nie był, między nami mówiąc. A inni byli, bo być może wie pan, jeszcze mniej, bo nawet nie dotarli do Platformy, gdzie się przemawia. No to... Myślę sobie, że były tam jakieś kontakty i dawało im się do zrozumienia, że niekoniecznie powinni się spieszyć. Ja muszę powiedzieć jedno, że to mnie trochę zaskakuje, że bardzo wiele osób chwali Donalda Tuska za jego wystąpienie w niedzielę i ono rzeczywiście retorycznie było całkiem. Natomiast on w tym przemówieniu, no zarazem, no powiedziałbym delikatnie, kilka razy minął się skrajnie z prawdą. Na przykład oświadczył, że rząd okrada polskie rodziny z pieniędzy i przyszłości. No jak wiemy, ten rząd zrobił dla polskich rodzin najwięcej ze wszystkich rządów i każde dziecko dostało to nie znaczy, że sporą kwotę. Ja właśnie chcę o pieniądze, po drugie, z panami jeśli można. Zdążyli, tak? Po drugie, powiedział, że tysiące, setki tysięcy osób, Polaków straciło pracę. Przecież mamy w Polsce najniższe bezrobocie w Europie i w Polsce w historii. Mhm. 2 razy niższe niż w czasach Donalda Tuska. Jeszcze do tego powiedział, że wyjechali ludzie z Polski, bo nie było ich w stanie, bo nie byli w stanie znieść tego, co się dzieje. Za czasów Donalda Tuska ludzie wyjeżdżali, za czasów PiSu wracają. Więc chcę powiedzieć, że Donald Tusk kłamał, kłamał, no bo ewidentnie apelując, że będzie walczył o prawdę, on się kłamał i to, co ciekawe, nikomu to ze zwolenników Tuska nie przeszkadza. Aczkolwiek ja bym zatrzymała się głównie przy tym pierwszym zdaniu, które pan powiedział o pieniądzach, tak, że okrada, bo z jednej strony rzeczywiście mamy nowelizację budżetu, której miało nie być, bo słyszeliśmy, że to jest niemożliwe. Dzisiaj ogłoszoną. W trakcie, tak, dzisiaj ogłoszoną. I będą na przykład, czy ta specjalna nagroda dla nauczycieli, czy mówi się o emeryturach stażowych i tak dalej, i tak dalej. Ale też mówi się o tym, że będą to spłacały, mówią ekonomiści, kolejne pokolenia, chociaż te obecne nie będą o tym myśleć i nie mamy pieniędzy z KPO i tak dalej. Panie profesorze, jak pan widzi te obietnice socjalne, czy to jest odpowiedź właśnie na marsz? Chyba jakoś jest, ale to nie jest nic nowego. To znaczy, te różne decyzje, które były w przeszłości podejmowane, też miały na celu przede wszystkim polityczne efekty. Ale trzeba też powiedzieć jeszcze jedną rzecz w tym wyścigu obietnic, bo to w pewnym sensie był wyścig obietnic. Opozycja uczestniczyła z dobrym skutkiem. Powiedziałbym, nawet przelicytowali nieraz. Jeżeli weźmiemy sprawę kredytów, jeżeli weźmiemy sferę budżetową, jeżeli weźmiemy sprawę podatków, to przelicytowali. Więc to jest niesłychanie niepokojące, dlatego że myślę sobie, że to jest takie ogłoszenie wyborcom, że trzeba nacisnąć, to dostaniemy. A trzeba powiedzieć, że niedawno ta Rzeczpospolita... To jest droga Edwarda Gierka z tego punktu widzenia. Niedawno Rzeczpospolita... PiS idzie drogą Edwarda Gierka, pana zdaniem? Troszeczkę teraz? Tak. Troszeczkę. Podkreślam to słowo. No jest zasadnicza różnica. Trzeba by wyliczyć gospodarka jest w zupełnie teraz. Innym stanie. No to jest... Gospodarka jest w innym stanie, to prawda. Tamci już robili to, będąc na ostatnich nogach. Ale nie jest wykluczone, że jeżeli PiS byłby na ostatnich nogach, to by tego nie robił.
Czy byłyby takie obietnice, gdyby nie był to rok wyborczy, krótko mówiąc, panie doktorze? Generalnie rzecz biorąc, oczywiście rok wyborczy sprzyja obietnicom, ale no, chciałem zwrócić uwagę, o czym zresztą profesor Bugajs mówił, że deklaracje czy zobowiązania, czy deklaracje, jeśli chodzi o różnego typu, skutkują koniecznością wydawania dużych pieniędzy, najwięcej takich zobowiązań złożył Donald Tusk i Platforma. No chociażby ta kwestia dotycząca zwiększenia wolnej kwoty od podatku. Do 60 tysięcy. Dokładnie, co daje, to jest, o ile pamiętam, kilkadziesiąt miliardów. 40, co najmniej 40 miliardów złotych. To jest znacznie więcej niż zwiększenie z 500 plus na 800. Tak, absolutnie. I to są kwoty... Chociaż bardziej się mówiło o 800 niż o tej kwocie wolnej, było groźniejsze finansowo. Donald Tusk powtórzył to w niedawnym spocie, który widziałem w internecie. Także to idzie w to konsekwentnie, mimo tego, że to jest sytuacja, no w sytuacji, kiedy mamy mamy wojnę, kiedy mamy zobowiązania finansowe wiążące się z kupowaniem broni, to jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. Ale to po to, żeby mieć szansę, żeby wygrać wybory, to jest oczywiste. Niektórzy moi koledzy po fachu mówią, jakim to wskazuje na to. Mówią, no przecież wiadomo, że to nie jest po to, żeby to zrealizować, tylko po to, żeby ogłosić przed wyborami. Rozumiem, że to jest czwarte kłamstwo, tak? Nie, czy jest tak, że czy wyborcy, którzy słuchają polityków, teraz zaczęli już na przykład sobie sami tłumaczyć, które z tych obietnic są do zrealizowania, a które są tylko po to, żeby... Wie pani, za każdą z tych obietnic można przedstawić pewne racje, ja tego nie neguję, natomiast suma tych obietnic powoduje takie spiętrzenie, że rzeczywiście zaczyna to być niepokojące, nawet jeżeli gospodarka nie jest najgorsza. Czy emerytury stażowe to dla pana, czy tak? Emerytury stażowe, ja jestem akurat zwolennikiem. Czy nie? Ja jestem trochę zwolennikiem emerytur stażowych, ponieważ po tej reformie z 99 czy z 97 raczej roku system emerytalny został tak zmieniony, że jeżeli ktoś wcześniej pójdzie na emeryturę, to będzie miał niższą emeryturę. Czy się w ogóle, czy ludzie mają świadomość, że te emerytury stażowe będą bardzo niskie po prostu? Nie mają tej świadomości. Co gorzej, komentatorzy nie mają tej świadomości, że system został tak skonstruowany, że nie ma przymusu przechodzenia na emeryturę. Jest tylko możliwość przechodzenia na emeryturę po uzyskaniu wieku minimalnego. Nie, bo ja i coraz więcej ludzi nie przechodzi na te emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Ja jestem przykładem, Tomek też, ale on nie na taką skalę. Ja pracowałem 10 lat po przejściu, od momentu, kiedy zacząłem brać świadczenie emerytalne, które mi się należało, bo już miałem przepracowane 50 lat. Z drugiej strony właśnie piszą do nas widzowie, którzy mówią, że bardzo czekają na te emerytury i byli rozczarowani, że pan prezydent nie zrealizował obietnicy wyborczej, ale nie wiem, czy wiedzą, że to będzie 1500 złotych i nie utrzymają się prawdopodobnie z takiej emerytury. To musi być minimalna emerytura w większości przypadków. Tak. No to jest w ogóle trudny problem, bo z jednej strony ludzie tego oczekują, z drugiej strony to rzeczywiście oznacza, że kwoty będą niewielkie, a po trzecie to znaczy, że to będą dodatkowe wydatki, które też trzeba skądś. Czy jak pan patrzy na to, jak się teraz rysuje scena polityczna po 4 czerwca, bo już Donald Tusk zapowiada 16 czerwca, czyli Poznań, liberalny Poznań, Plac Wolności. Też wiadomo, że tam może liczyć pewnie na dużą frekwencję, czyli idzie za ciosem. Czy będzie tak, że tutaj będzie jakiś cykl marszowy być może i mówienie o właśnie, no nie wiem, spoglądam na ten wpis, że konsultować możemy warunki kapitulacji i powtarzanie tych 7 punktów, a po drugiej stronie będą narastały obietnice socjalne, tak to będzie wyglądało? Myślę, że rozumiem, że jeżeli chodzi o jedną ze stron, to myślę, że Donald Tusk będzie próbował w ten sposób dalej działać. Rozumiem, że ta decyzja o kolejnych marszach została podjęta po ocenie tego, co się wydarzyło w niedzielę. I rozumiem, że jeżeli uznano to za sukces, w takim razie będzie próba, żeby dalej to kontynuować, po to, żeby doprowadzić do zjedzenia mniejszych formacji. A pamiętajmy, że zjadanie mniejszych formacji podnosi notowania i zbliża je do notowań formacji rządzącej, czyli PiS-u. Natomiast co będzie robił PiS, no to zobaczymy. Nie sądzę, żeby było więcej zobowiązań socjalnych. Myślę, że raczej pojawią się jakby inne propozycje, inne pomysły. No na początek wiemy tylko tyle, że pod koniec czerwca ma być duża konwencja programowa. Ja się zaczęłam zastanawiać, już mówiąc dawno, gdzie w ogóle jest granica tych zapowiedzi czy obietnic socjalnych? Czy jest gdzieś? Wie pani, najgorsze jest to, że nie można powiedzieć kategorycznie, że zrobienie tego jeszcze już przekracza, już jest dramat, bo mamy dużo niewiadomych w gospodarce. Mamy też w polityce międzynarodowej niewiadome, które rzutują na gospodarkę w sposób dramatyczny. Moim zdaniem nie skończyła się sprawa Ukrainy. My żeśmy się przyzwyczaili do sprawy Ukrainy, ale ona się nie skończyła. Ona może ponownie wybuchnąć, że tak powiem, ze zdwojoną siłą,
i może absorbować nasze zasoby. I może wjechać jakaś kolejna fala kryzysu, która będzie musiała przyhamować, tak? Ten socjal otóż na przykład. Otóż to. Tu powinno się robić pewną zakładkę na tą okoliczność. Tej zakładki się nie robi zupełnie. Co więcej, no wiadomo, że to zresztą nie Polska nie jest tutaj jedyna i nie jest pierwsza. To znaczy pożyczanie pieniędzy na zakupy uzbrojenia. W Korei, jak się dowiaduje. W Korei. Właśnie, tak. No to jest praktyka przyjęta dosyć często. Różne kraje tak to robiły. I my to robimy, tyle że nie ogłaszamy tego. Tak, tylko jak mamy jednocześnie później spłacać długi zaciągnięte na zakup uzbrojenia? Wie pani, te wszystkie... Ja się o zadłużenie tak bardzo nie martwię, dlatego że one w punkcie wyjścia nie jest wcale takie wysokie. Jak na standardy europejskie. Jak na standardy europejskie jest względnie niskie, ale nie tylko, jak na standardy Stanów Zjednoczonych. No nie wiem, oczywiście Stanów Zjednoczonych to jest osobna sprawa. Profesor Orłowski dzisiaj mówił u nas w wydarzeniach 3-4 lata, wiesz, czy katastrofa, jak tak dalej pójdzie. Ale nie z powodu zadłużenia, no chyba, żeby to zadłużanie się zaczęło gwałtownie przyspieszać, to wtedy jest problem. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kwestię tego, co pani nazywa zwiększaniem wydatków społecznych, socjalnych, to mam wrażenie, że to jak na razie jest pod kontrolą. No tak, 800 plus mieści się w formule, prawda, rewaloryzacji tego, co... Waloryzacji tego, co zostało wcześniej przyznane i potwierdzenie pewnego kontraktu między rządem a rodzinami, prawda? Inne świadczenia są raczej, no, to nie są jakieś duże kwoty, chociażby te ostatnio, które się pojawiły, prawda? One są znaczące, ale nie są takie bardzo duże. To, co może bardziej niepokoić, to są bardzo rozbudowane deklaracje, zwłaszcza opozycji. O Platformie już mówiliśmy, no ale niedawno to Was słuchałem, żeby wiedzieć, o czym będziemy mówić. Słuchałem pana Zandberga, który domagał się zdecydowanego zwiększenia wydatków na sferę budżetową. Oczywiście dobrze by było, ale skąd wziąć te pieniądze? No tak, no bo jak nauczyciele dostają 900 zł raz w roku nagrody, a powinni zarabiać co najmniej 900 zł więcej do każdej pensji tak naprawdę. I to by było dalej pewnie mało. Ja tylko jedną... że są za duże wydatki. Jedną uwagę.